Dlaczego kopalnia? No bo normalnie się nie da do niej wejść, nie da się jej zobaczyć. A pomysł mi się wydaje naprawdę fajny. Jak tutaj właśnie pierwszy raz przyjechałem, to już zobaczenie tych takich wież kopalnianych to już było, była atrakcja dla mnie. Jakie oczekiwania? Nie wiem, że będzie brudno, głośno i że się zmachamy. Po 4 miesiącach od wylicytowania na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zjazdu do kopalni Janina w Libiążu, dwoje zwycięzców licytacji mogło się przekonać, jak wygląda praca górników. Do Libiąża przyjechali z Bielska-Białej. Przyciągnęła ich przede wszystkim ciekawość i chęć przeżycia niezapomnianej przygody. Chciałbym zobaczyć, jak górnicy pracują, jak to naprawdę wygląda. No nie chciałem, żeby ktoś mi tą aukcję sprzątnął sprzed nosa i tam pod koniec aukcji wiem, że było sporo licytujących, ale się udało. Aukcję zorganizował jaworznicki sztab przy gazecie co tydzień dzięki uprzejmości Tauron Wydobycie. To już prawdziwa tradycja, kiedy zarząd kopalni przystępuje do charytatywnej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kopalnia nasza to jest w zasadzie 17% zasobów energetycznych. Co roku dzięki życzliwości Taurona można zwiedzać podziemne korytarze w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie oraz Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu. Podczas jazdu ekipie śmiałków towarzyszyła nasza kamera telewizyjna. Spokojna głowa. Wycieczka rozpoczęła się wczesnym rankiem. Przed wejściem przywitała nas Zofia Mrożek, rzecznik prasowy Tauron Wydobycie. Zanim jednak śmiałkowie mogli zjechać na dół, konieczne było szkolenie z zakresu BHP. Paśmy. Kolejny ruchem takim uchwytnym można oderwać. W tym momencie worek oddechowy w aparacie się napełnił. Ustnik między wargi a zęby i od wydechu rozpoczynamy użytkowanie aparatu. Od wydechu do niego. Bezpieczeństwo to priorytet nie tylko dla uczestników wycieczki, ale dla wszystkich osób pracujących na kopalni. Specjaliści z zakresu BHP zapoznali ich z zagrożeniami występującymi w kopalni. Przed zjazdem nasi śmiałkowie jeszcze nie wiedzieli, czego mogą się spodziewać, jednak mieli pewne wyobrażenia o pracy górników. Raz byłem na wycieczce w kopalni Guido, to jest taka kopalnia muzeum. No to jest okazja, żeby zobaczyć pracującą kopalnię. Następnie był czas na przebranie się w ubrania ochronne oraz założenie specjalnego ekwipunku, który do lekkich nie należał. Samo przebranie się w odpowiedni drelich już lekko zmęczyło, ale prawdziwy trud i zmęczenie przyszły zdecydowanie później. Będziemy zjeżdżać do poziomu 350. Pani też pierwsza. Zaraczy. Najpierw uczestników wycieczki czekał zjazd windą, a następnie przesiadka do wagoników. Bardzo trudne warunki, ciemność, spore zapylenie i bardzo dużo wody. To chleb powszedni dla górników pracujących w kopalni. Dla uczestników wycieczki było to naprawdę ekstremalne przeżycie. Tą samą drogą, co my idziemy, tą samą drogą przebywają górnicy codziennie w jedną i w drugą stronę. Wycieczka udała się na tak zwaną ścianę i zobaczyła, jak pracuje kombajn górniczy. To jest kwestia przyzwyczajenia, dużo zależy też od warunków górniczo-geologicznych. Jeżeli warunki są w miarę przyzwoite, tak jak dzisiaj to widzimy w ścianie, nic nam nie leci stropowo, czy wszystko się układa dobrze, to kwestia przyzwyczajenia, wszystko idzie dobrze. Zdarza się, że są warunki trudniejsze, gdzie ta praca na pewno jest gorsza, wymagająca więcej wysiłku.
nie myślą, że jest tak ciepło i że jest tak mało miejsca przy tej ścianie, że trzeba prawie na czworakach chodzić. To byłem zdziwiony. Pomysł w ogóle był super, nie wiem, czy to był pomysł, żeby taką aukcję wystawić, ale mega. Wyjściu z szybu każdy myślał tylko o jednym, o prysznicu. Dyrekcja kopalni i zarząd Tauron Wydobycie zawsze serdecznie podchodzi do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczestnicy wycieczki otrzymali prezenty niespodzianki. I chociaż droga była trudna, a warunki podziemia ciężkie, nasi śmiałkowie podkreślali, że było warto, bo jest to niezapomniane przeżycie. Dzięki temu poznali, jak ciężka jest codzienna praca górników. Dziękujemy zarządowi Tauron Wydobycie za profesjonalne przygotowanie wycieczki i wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.